Władze komunistyczne w Polsce odmówiły mi wydania paszportu. Do Oslo na uroczystość wręczenia Nagrody Nobla pojechała moja żona Danuta z synem Bogdanem. Po raz pierwszy Polak otrzymuje nagrodę, którą Alfred Nobel ufundował na rzecz zbliżenia między narodami. Żeliwe dzieje moich rodaków służyły i służyć będzie temu zbliżeniu, na przykład przemocy, okrucieństwa i brutalności.